Festiwal Organy Plus. Rozpoczynamy dziś, a zatem proszę Państwa, przed nami 9 fantastycznych wieczorów. Te wnętrza i przede wszystkim te instrumenty wymagają od wykonawców tego, żeby się specjalnie do niego przygotować, więc to nie jest taki standardowy festiwal. To powoduje też, że ci artyści jakby głębiej wchodzą w to, czego tutaj doświadczają i także pozwalają nam głębiej zajrzeć w te arkana i w historię muzyki. Pamiętajmy nieustannie, że to świątynia, miejsce poświęcone Bogu, poświęcone temu, aby człowiek rozwijał swojego ducha, także przez kulturę. Tak jak święty Franciszek, który głosił pokój i dobro, i tego Państwu pragnę serca życzyć. Kolejną edycję festiwalu Organy Plus mam przyjemność powiedzieć, że uważam za otwartą. Organowa uwzniaśla mnie, więc są to wspaniałe wrażenia. Zawsze nam się bardzo podoba, uwielbiamy ten kościół, ten festiwal. Jesteśmy pełni podziwu też dla pana Szadejki. W związku z tym zawsze przychodzimy i jesteśmy zachwycone. Wspaniale, naprawdę akustyka, potężny pogłos. Pięknie się tu śpiewa, no, organy rewelacyjne. No, niewyobrażalne, że to nie zostało... Jakiś cud, że nie zostało zniszczone, ale naprawdę pięknie się tu śpiewa i bardzo dziękujemy za zaproszenie.
Wspaniałe, to jest instrument, który mnie absolutnie zaskoczył. Byłem ciekawy, jaki jest. No, kiedyś jak tutaj prowadziliście tą akcję odbudowy, to trochę oczywiście śledziłem w internecie, ale no, nie miałem okazji być. Teraz przyjechałem i faktycznie no, duże zaskoczenie i uważam, że wspaniały instrument, bardzo cenny. Na południu nie wiem, czy taki ma, we Wrocławiu na pewno takiego nie mamy. Instrument jest, już pomijając to, że ma te głosy, które są potrzebne, ale sposób, w jaki one się odzywają, jak one brzmią, utwory przez to stały się jeszcze bardziej żywe, zaczęły mówić trochę innym językiem niż w miejscu, gdzie je ćwiczyłem.